Cześć, tu Ernest. W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które przyniosła aktualizacja 6.01 oraz pokażę wam, jakie skrywa emotki i skiny. Nie minął tydzień od ogromnej aktualizacji, która wprowadziła 6 sezon, a Epic już przygotował dla nas kolejną garść nowości. Co ciekawe, tym razem nie jest to tylko aktualizacja zawartości, a cały update. Tak jak zapowiedziałem nam to wiadomości z gry, na pole bitwy został dodany nowy przedmiot. Schładzacz. Wiedzieliśmy, że nadejdzie ona do Battle Royale z ratowania świata już od ostatniej aktualizacji. Jednak nie było pewne to, jak ta pułapka będzie działać. I okazało się, że Epic postanowiła stworzyć dla niej nowy system działania. Wypada ona zawsze w 3 sztukach w szarej jakości, można ją umieścić na podłodze, ścianie lub suficie i jeśli na nią najdziemy, to pokryje ona nasze stopy kostkami lodu, dzięki którym przez pewien czas będziemy mogli się ślizgać, a to przez zmniejszone tarcie. Co ciekawe, możemy je użyć na samych sobie i nie zadają ona żadnych punktów obrażeń. Dzięki niej możemy osiągnąć bardzo wysoką prędkość, jeśli połączymy ją z granatami uderzeniowymi, kotwiczką lub schodząc w dół. Ale mając na sobie kostki lodu, nie możemy się wdawać na górę, nawet na naszych własnych rampach. Kilku nowości doczekał się też typ plac zabaw. Od teraz, zanim zaczniemy grę, możemy ustalić początkową ilość keva, zdrowia, włączyć lub wyłączyć obrażenia od upadku i wyrzucanie przedmiotów po eliminacji, ustawić widoczność nazwy i drużyny gracza, zmienić grawitację czy porę dnia. Duży plus! Powinno to ułatwić organizację potyczek 1-1, a do tego otwiera to drzwi na nowe sposoby zabawy. Poza tym, do plików gry zostało dodanych parę nowych przedmiotów kosmetycznych, które w grze przedstawił nam m.in. Shiba. Zobaczcie sami. Do tego pojawił się zestaw skinów Dark Bomber, czyli mrocznej wersji bombowych barw. Niestety, na ten moment znamy tylko wygląd zbieraka i lotni w grze. Pojawiła się też jedna, nowa, przerażająca emotka. I to tyle z nowości tej aktualizacji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie szkolnym.